Piotr Gliński, proszę bardzo. Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Pani Minister. Moje pytanie jest proste. Dlaczego zostały wstrzymane te fundusze? Dlaczego wstrzymana została realizacja wieloletnich programów wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na rok 2024 w wysokości prawie 250 milionów złotych? Myśmy stworzyli ten system kiedyś dla organizacji pozarządowych. Z jednego ministerstwa było 60 milionów, w tej chwili jest prawie 250 milionów. Jest 9 programów, między innymi program dla harcerzy, dla organizacji rzemieślniczych, dla uniwersytetów ludowych, dla organizacji młodzieżowych, dla międzynarodowych domów spotkań, dla organizacji poradniczych. I większość tych programów została już przygotowana, rozstrzygnięta w listopadzie, tak jak to co roku jest. One mogą podlegać przecież weryfikacji, ale część także weszła w rok 2024. A w tej chwili Narodowy Instytut Wolności, który jest operatorem tych programów, w zasadzie stoi bezradny i bezczynny. I mimo że wszystko zostało przygotowane, to pieniądze z KPRM-u nie są przekazywane. Pytanie jest, dlaczego tak się dzieje? Organizacje pozarządowe, setki, tysiące polskich organizacji pozarządowych czeka na te fundusze. One funkcjonują od 2018 roku po naszych reformach. Myśmy stworzyli ten system według modelu, który był od lat opracowywany i o który starały się organizacje pozarządowe. Jak pani wie, ja od kilkudziesięciu lat się tymi sprawami zajmowałem i zajmuję. I wszystko funkcjonowało, nagle zostało zatrzymane. I pytanie jeszcze szczegółowe, kiedy Narodowy Instytut Wolności przedstawił pani minister do zatwierdzenia roczne plany finansowe, kiedy pani minister zatwierdziła te roczne plany i kiedy podpisane zostały umowy dotacji celowej między NIW-em a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. A jeżeli nie zostały podpisane, to bardzo proszę o wyjaśnienie, skąd ta zwłoka i dlaczego organizacje pozarządowe w Polsce nie mogą doczekać się tego dorocznego, zgodnego z procedurami wsparcia środków publicznych na swoje działania. Bardzo proszę o wyjaśnienie. Dziękuję bardzo, panie pośle. I odpowiada z upoważnienia prezesa Rady Ministrów pani minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego, pani poseł.